Dzień dobry moi drodzy, witam was ponownie w Rimworldzie. Pytałem i oto jest nasza świnia, nasz knur, nazywa się Chlebek to ja. Witamy serdecznie panie Chlebek, jesteś pan świnia i koniec tematu. Dobra, zanim przejdziemy dalej, to tylko daję ogłoszenie, że jutro wyjątkowo nie będzie filmu, bo uznaję, że potrzebuję czasu na zmontowanie filmu na główny kanał, więc jeden dzień sobie odpuścimy, żeby na spokojnie Lutelek nie musiał na szybko nic nagrywać. Jak nagrywam to od razu idę montować filmy i jeszcze pewnie będę montował do późnych godzin, a później będę montował juterko też pewnie, więc na spokojnie jutro będzie bez Rimworlda. Film na głównym kanale nie będzie z Rimworlda, jakby ktoś tak pomyślał, nie wiem czemu. No ale w każdym razie mówiliście, żeby tu zrobić podwójne łóżka, a po co? A nie, bo jakiś Vito tam później z jakimś tam białasem pójdzie. Nie. Ja tu taki, w mojej kolonii takich rzeczy nie ujrzycie. O, no. No i cóż, więcej grzejników. Dobra, na razie olejmy ten temat. Brzydko tu jest, niech posprzątają, później się tam zabawimy z tym. Nie, fuj. Coś było i nie widziałem ja. Kurde. Tu jest opór 0-0 i można rekrutować. A tu jest opór 2-7, jeszcze nie można rekrutować. Ta Etegas wstał. Jemu też trzeba zmniejszyć opór. I ogólnie mówicie, że klonowanie to nie jest najlepszy pomysł, bo mogą być jakie problemy, jakie choroby z tego wyjść i że osoba, która została sklonowana, nie będzie mogła się ruszać, dopóki klon nie umrze. No to jak do takiej sytuacji dojdzie, to wtedy dojdzie. No zobaczymy, czy to 100% szansy jest na coś takiego, czy nie. Nie jest to teraz istotne. Istotne jest teraz to, że my musimy zbudować to, a tu nam brakuje bardzo dużo stali i 10 komponentów. Wydaje mi się, że albo nie mamy, nie, mamy 5 komponentów. My jeszcze nie skończyliśmy. Tu jeszcze sprasowana maszyneria jeszcze tu jest. Tylko my byśmy musieli komuś powiedzieć, że ma być górnikiem. No niby Artyom jest górnikiem, ale on też jest rolnikiem, co możemy na razie mu dać na dwójkę, żeby bardziej teraz się górniczył. Białas ma się górniczyć i reszta niekoniecznie. Więc no, tak to teraz wygląda. Vito idzie spać, to możemy zwiększyć prędkość. Kwestia jest też tego, że piana gaśnicza będzie szybko. No tu troszkę poczekamy, ale te błyskawiczne uprowadzenia i inne takie to będziemy... A, to Tegas wydaje dźwięki. No to coś tu, co tu szyjemy? Parkę szyjemy. Mamy parkę, prawda? Więc co tam jeszcze teraz robisz? Czapkę zimową. No to się przyda. I tam później jakieś koszule, nie koszule. Dobrze jest. My się takimi rzeczami zajmujemy, bo to też są istotne sprawy. Trzeba ubrać tych wszystkich delikwentów, którzy chcieliby do nas w końcu dołączyć. O ile by chcieli, oczywiście. Artyomie, zwiększymy prędkość, bo my byśmy teraz... Co ty idziesz, Artyom, robić? Na stłumienie, no dobra. Mamy czapeczkę, mamy czapeczki nawet. Będzie koszula, no, to się tam wszyscy poubierają, wszyscy będą szczęśliwi. To będzie super sprawa, bulwo. Tutaj w sumie... Składniki. Metal z odpadków, ale bo to są takie odpadki jak ten, nie? Bo no z tym my nic nie zrobimy i z tego mogę zrobić stal, tak? Am I stupid or not? I hope not. O, próbę, przesadziłem kontrolkiem może bardziej. Dobra. Więc ty gasek. Może zmniejszę prędkość na razie, żeby zobaczyć, czy on rzeczywiście będzie tu brał sióz. No bo to nie wydaje mi się, żeby to było nam potrzebne czegokolwiek innego. Więc tu sobie siup. I tu odłożyłeś te stal, tak? Tak, dobra. No to w taki sposób też możemy trochę stali zdobyć. Spoko sprawa, bulwo. To jest... miłość. Miłość. Super, że miłość. A ty, Chlebek, uważaj, jak ja się dowiem, że łapki w górę nie zostawiłeś pod każdym odcinkiem, to wiesz, no, jak skończysz, nie? Więc sobie uważaj, bo jedzenie się przyda w naszej wiosce. Hej, co to jest? A, ryś, bo to wygląda... Nawet jak po zależy, pod takim kątem spojrzysz, to i człowieka byś tego zobaczył, bym powiedział.
Dobra, Vito tu bada, tam jedzą. O, to jest ten moment. To jest ten moment, że szakal... Nowy rekrut szakal. To można zmienić na nazewnictwo pana szakala. Duże ryzyko załamania. No ty masz jakieś tam problemy, nie powiem, że nie. To tu ci zrobimy wolne, nie dla więźniów. Wybierz właściciela, będzie rzeźbiarz szakal. Co ty tam potrafisz? Ty potrafisz... nic. Intelektualne 6, więc to w pierwszej kolejności tak. Tu pan strażak, tu pan pacjent. Tutaj kupa. Odpoczynek 1, asystent 1. Strażnik niekoniecznie. Kucharz niekoniecznie. No, mamy cię tutaj też na jedyneczki, nie? A to z siebie możemy jakiegoś sprzątacza, tragarza zrobić na ten moment i ty jesteś też artysta, tak? To cię damy tu na jedyneczkę, chociaż na razie się nie przydasz tam do niczego. Ale no jest sztuka. Ja bym go jeszcze na uprawę albo górnictwo nie, ale na uprawę, przyjacielu mój piękny. Już letelek tu wymyślę, nie? Chociaż nie, na leśniczego cię dam jeszcze na jedynkę, o. Na razie przynajmniej. Później się najwyżej cię wywal. Ubierzesz się ładnie? Ubrał się ładnie, dobra. Z tym to jeszcze raczej... Nie chce mi się dwa razy minimalizować gry. Czekam, może jednak ten też się jakimś cudem, ale nie, to za mało jeszcze, żeby on się zgodził. Prawda? Jeszcze nie. Chociaż? Nie, dobra, nie. No dobra, to zmieniamy tutaj niczek. Okej, okay, to będzie tak zwany tafyczek. Na końcu powinno być K, ale niestety nie starczyło literek. Chyba, że kolego chcesz jakoś inaczej, ale na YouTubku taki masz nick, przynajmniej tutaj w komentarzach. Nie wchodziłem na profil, może tam jest inny, ale w komentarzach się wyświetla tak zwany tafyczek. Więc no bez K jesteś. Tak zwany tafycze jest. To jest pan tafycze. O, pan Tafycze, to by była nawet ciekawa nazwa do tego pana. No, a panie Tafycze, a panu co się tam w życiu nie podoba? Lekkie bóle, spożycie posiłku na ziemi. Trzeba będzie więcej... O, tam jeszcze się zajmujesz. To jesteś miły, panie. Przydasz się. Tegas wkurzony. Konsumuje prosty posiłek. No, ale trzeba było tu zrobić większe stoły, tylko że my drewna tak obecnie... To nie mamy. Więc trzeba będzie powycinać co nieco. Ej, w sumie. Weźcie to, powycinajcie jeszcze. No, szczurkę można zapolować. O. Ja wiem, że tam ta fauna jest, ale ja tam sobie lubię oddalić i tak też popatrzeć. Fajne rzeczy można znaleźć. Poluj na kozice. No to z tymi drzewkami to już nic się nie dzieje, nie? Nie wiem, no, trzeba będzie je ściągnąć. A może właśnie no, jak się zetniemy, to się chyba nic więcej nie wydarzy z tym, co mogło być, nie wiem. Chociaż dziurę zakopali mi. O, czyżby? Czyżby to był moment? Jeszcze nie. 0-4. Tak blisko. Tak blisko, tak daleko. Artiomie, co ty robisz? Wydobywasz łupek. No, okej. Okay. Biała zgotuje. Vito bada. Tu jeszcze nie ma, a tu jest brzoza. Weź tam brzozy przesadź tam na przykład. Sztali mamy ile? Ślepa bulwa z lutela jest i wam nie po... A co to jest? A, bioferyt. Ja jestem ślepy, nie ma tu stali? Dlaczego żeście ją wykorzystali? Tu jej nie władowaliście. Rzet kliknij lutelku. Wpisz się stal. Jeszcze tak znajdziemy stal? No stal. Tu jest leży 20. Ej, tu leży cały czas, kurde. Vito, proszę, przestań. I to zanieść, nie? Tu jakaś dwójka i trójka to tam w pupie, ale no to gdzie oni poszli z tą stalą? My coś jeszcze, co potrzebuje stali budowaliśmy? Przecież to na pewno, no to właśnie łupek. Gdzież oni stal wykorzystali? A i żebym... jaką tu temperaturę mamy niby? Nie wiem, wezmę zresetuj. Może jestem ślepy, zresetuj. Żeby to nie wykorzystywało aż tak dużo prądów.
Vito się zdenerwował teraz. A jeszcze stal musi przenieść. No to tam leży od czasu śmierci władcy Papug, tak na dobrą sprawę. A, tu poszliście ze stalą. No tak. Tegas nam poszedł spać. Białas tu jeszcze gotuje. Ty jak tam? Okropna sypialnia. Aż taka okropna. No ja bym nie powiedział. Hej Tegas, gdzie ty idziesz? A, polujesz na szczury. To niezłe polowanie na szczury tutaj wyszło. Weźcie to jeszcze, zbierzcie. W sumie tutaj widzę też, to możemy sobie zebrać. I tu możemy zebrać, tylko to też jakby ktoś mógł podnieść. A, to jest zamrożone. A, bo jest minus 8 styknie. A, no dobra. No, to bym się spodziewał. Ja bym się spodziewał. Na kozice polujesz? Sadzonka kuk. No tak, no to nam pousycha. To nie jest istotne. Istotne jest to, żeby to zebrać, ale to się nie zepsuje. Jak tam idzie polowanie, Tegas upolował. Bo Tegas to jest mistrz. Mistrz polujący. Zaraz zresztą skończymy robić piankę gaśniczą. Co ja mówiłem, rafinację biopaliwa wtedy zrobimy. Roślina uschła, siano. No tak, tak, tak. Dobra, to nam teraz pousycha. Ale z sianem akurat to tu jest tyle jedzenia. Właśnie nie musimy niczym przejmować. Świnie oczywiście najbardziej, chlebek to ja najbardziej głodny. Ty tam się ścinasz. Ale to nawet miło, że chłop się tym wszystkim zajmuje. A czym ma się zajmować, panie Dudelku? A czym on ma się zajmować, nie? Niech się zajmuje. Dobra, Tegas. No to nam trochę no tutaj, nie? Ale mówię, na razie to olej, chociaż to jest dobry pomysł, żeby to olać. Aż tak dużo jedzenia nie mamy chyba. Dobra, ale później przecież można później to tam robić, to nie jest jakiś problem. Dobra, aż tak daleko też nie będę im kazał łazić z dwoma, trzema krzaczkami. Tu se mogą co najwyżej. Tam se mogą porobić co nieco. Ty. No leopard raczej też za chwilę do nas dołączy. Tegas idzie polować na koziczkę. A ona śpi. No i uciekło. No i ty, Tegas, to ty jesteś taka pupa, że... Wstyd. Wstyd, panie Tegasie. Ja cię wymienię na twojego klona. No Tegas oczywiście już zdenerwowany. Akurat zła informacja. A ten Tegas jak tam? 14-4. O, dobra. Leopard zaraz będzie nazywany. Coś czuję. Czy cię powitamy? A, teraz się rozpocznie ta próba. No dobra. Dopiero teraz będą próbowali rekrutować. O, ty pościnasz drzewa. Meble. Stół z drewna. Taki większy stół. Czy to już przesada? Kurczę, no. No bo ten jest taki malusi. Ale dobra jest. A tam, że malusi. No tutaj grzejnik jest, więc akurat nie pasi. Ciekawe, czy tu bym mógł ostatecznie. Nawet nie wiem. Ale dobra, takie coś tam Michał styknie. Badanie kończymy na pianę gaśniczą. To też jest dobra informacja. W sumie tak zwane, jakie ty masz staty, jeśli chodzi o walkę? Ty jesteś lepszy w walce wręcz. No, ale ci nie powiem nic na ten temat. Powiem ci, przebijacz nerwowy se weź. I trudno, i się szkolił w strzelaniu. Wierzę, że ci się... Co ty tam wlazłeś, kurde? A, ścinasz drzewa. Piana gaśnicza, dobra. I ja powiedziałem, że rafinację biopaliwa w takim razie bym chciał. Czy hydro... Nie, najpierw te rafinacje. Już się trzymajmy. Tylko pytanie, gdzie się tę piankę gaśniczą robi? Jest paczka gaśnicza.
A, no właśnie, to potrzebujemy paliwko, stali, komponenty, ale już jest, w razie czego. W razie czego już jest. No, koktajle mołotowa to się źle skończy. Znając moje umiejętności. Tak coś czuję. Że to się może źle skończyć. No dobra, zrób te łupki już do końca. A teraz, o, komponenty. Istotniejsza sprawa. Ale to długo zajmuje, mimo że on ma wysoko chyba. Górnictwo 7. To dopiero wbił 7. Nieźle, nieźle. O. Tam sobie posiedzą. Mega spobuda. Prądy wróciły. No, ten generator słoneczny drugi ostatecznie okazał się taki nie jakiś mega potrzebny. Teraz trzeba będzie tutaj wszystko zbierać. No ale tak, komponenty. No szkoda, że wy tak se... No dobra. O, nowy rekrut. Super. Jakie ty masz, przyjacielu, staty? Ty jesteś dobry w strzelectwie, w walce wręcz. Weź sobie strzelbę, na pewno. I intelektualny masz 8. Przyjacielu, jak ty masz 8, to ja ciebie tutaj też dam na jedynkę. A, ty nie jesteś zdolny do sprzątania. By się spodziewał, nie? Ja ciebie dam tutaj na dwójkę w tym. A tak ogólnie to co ty tam potrafisz, przyjacielu? Tak mi się łatwiej patrzy. Ja wiem, że tam też można, ale mi się tak łatwiej patrzy. Lulululu, gotowanie 4, uprawa 4. No to może też uprawę ci damy. Bo w leśniczy to też uprawa, nie? No właśnie, to tu ci damy, a temu damy dwójkę. Tu damy jedynkę, chociaż ten jest lepszy. No dobra, to ci damy... Znaczy na razie ci damy jedynkę. I damy ci dwójkę w gotowaniu. O, tak zrobimy, myślę. A, no i przepraszam, jeszcze trzeba go nazwać. To będzie Gamer Amer. Witamy serdecznie, panie Gamer. I cóż, ubrani, przebieramy ładnie, pięknie. Czy ty spodni nie masz? Masz spodnie jakieś, dobra. Już się bałem, że chłop bez... U. Szalone konie. Jakaś dziwna fala energii psychicznej przetoczyła się przez planetę. Kolonistom nic się nie stało, ale wygląda na to, że konie na tym obszarze popadły w szaleństwo. U. Ale dwa tylko. Czekaj, czy mogę tu coś... A tak, łowca ludzi. Dwa konie to łowcy ludzi. No dobra. To co? Koninka będzie jedzona. Artiomie, jakbyś mógł... Wiecie co? Spróbujcie tutaj przyjść. Tegas, ruszaj dupę. Białas, ruszaj pupę. Ty już tu jesteś. Gamer, tobie jeszcze... A, ty masz broń. Dobra. A i Wituś. Jakbyście mogli wszyscy tu podejść. Nikt, prawda, nie jest raczej... raczej nikogo... A, Artiom dość daleko był. Leco koniki. Dobra, powiem wam tak. Wy tu. Tegas tu, Vito tu. Oho, ten już strzela. Ustaw się tu. Białas, dawaj. O, piękne pudło. Dawaj, Białas, do przodu idziesz. Dobra, ten koń to już... po sprawie. Dobra. Panie Białasie? Nie lecz, pobij na śmierć. Nie będę ich ratował. Zaatakowali mnie. Więc niech spadają na drzewo. Artiom, już nie musisz, ale przenieś. No dobra, koniki pobite. Nic się złego nie stało. Znaczy Białas dostał, nie? Ale brak ugryzienie. W lewy bark go koń ugryzł. Śmiesznie. Konik zabity. Przenieś nam te klacz. No, to jedzenie mamy pełno. Więc nie musimy się niczym przejmować. Tu jest stolik. Krzesełko też już jest. Super sprawa. Wszystko się zgadza. Jak najbardziej.
kwestia... No tu jeszcze będzie do zrobienia. Niestety no, górnikami oni nie są za dobrymi, ci nowi. 7, tu 1, tu 0, no tu 4, ten białas tak na siłę zrobiony. Białas potrzebuje leczenia. No ten tam tylko koń zęby, no. Oj tam, oj tam. No to jeszcze nie mamy czym leczyć, właśnie musicie to. I tu drzwi z drewna. To akurat powinno być łatwe do zrobienia, no i ta stal. No to tutaj zaznaczyliśmy wszystko, nie? To Artyom powinien się tym zajmować. Jak tam stłumisz, panie Artyom? To ja proponuję tutaj powydobywać trochę tej stali, zanim się zdenerwujesz oczywiście na to, że musisz takie straszne rzeczy robić. A, sobie poszedłeś, bo ja na shifcie to zrobiłem nie tak jak chciałem, no ale okej. Ale tam rzuciłeś, koledzy. Vito, co ty chcesz robić? Leczyć. No dobra. Ale wy macie jeszcze trochę tutaj. Też no z tym leczeniem to jest problem. Konsumujesz. Dobra, jak skonsumujesz, to weź to posprzątaj. Tu taki syf się zrobił. Ciup, 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 ciup. Okej. Okay. Pirat jest w pełni wyleczony, w sensie białas. Good stuff, Artyomek. No trochę mu to zajmuje, ale jeszcze wkurzony nie jest. No ale się do tego będziemy zbliżać niedługo. A jak to skończysz, to przyniesiesz mi tę stal. Ja wiem, może nie całą, ale tam sobie zestakuję trochę tego i weźmy stąd. I tam 250 potrzebowaliśmy. No dobre. Dobre, dobre, dobre. Tegas poszedł spać. O, ten przynajmniej też może tutaj pomóc. Nie no, już w takiej ilości, jakbyśmy mieli teraz jeszcze dwóch dodatków, to w ogóle już by szło, to siups, plups i do przodu. I nic by się złego nie działo, tak na dobrą sprawę. Myślę, co z tym prądem. A, no musimy jeszcze to ogarnąć. A gdzie jeszcze mamy jakiś gejzer? Tam ślepa bulwa. Tylko jeden na mapie nie może być. Tam jest. Tu jest. Tu jest. No tam kilka jeszcze jest. I ogólnie chcielibyśmy dostroić. Ja myślę, że Vito to zrobił, ale rozumiem, że przez to, że śpi, to nie mogę go klikać. Gdzie jest w ogóle Vito? Tam jest. A Vito nie będzie mógł? Czekajcie, a inny może? A, no dobra, czyli musi po prostu wstać. To poczekamy, aż Vito sobie wstanie. Unikalna wymiana. Poblisko osada ma specjalną prośbę o wymianę. Chcieliby kupić 9 razy kapelusz kowbojski jakości normalnej. Jeśli chcesz dokonać wymiany, wyślij karawanę z żądanymi przedmiotami, przygotowany czas podróży. Za hełm, za serum, za uran, za przychylność. No na pewno nie za przychylność. Gdzie oni są przede wszystkim? Myślę, czy to się w ogóle nam opyla, że tak sensownie. Hełm Marine zbudowanym komputerem stanu, wzmocniony płytami superstali. Zbroje tego rodzaju jest często używane przez imperialne wojska i kosmiczne oddziały Marines. Okej. Okay. No ale, ile ja bym miał na to czasu? Wygasa za 7 dni, ale wygasa przyjęcie, tak? Szacowany czas podróży to 6 dni. A taki jeden kapelusz, to co tam, gdzie on jest? Kapelusz kowbojski. No tkanin mamy dużo. Znaczy, no mogę spróbować. Ja nie twierdzę, że nie. Tylko niech tam skończą te koszule. Dla mnie to mimo wszystko będzie ważniejsze. Dobra. Akceptuj za hełm. Nie wiem jakkolwiek, czy to się... No tu jest większa wartość, ale to jest to serum. Strzykawka pełna rdzawego płynu, który to twardnieje, to zmienia formę na płynną. Strzyknięta do krwiobiegu substancja z metal krwi może utwardzać ciało, gdy spodziewa się ono ciosu, czyniąc
użytkownika bardziej odpornym na obrażenia. Jednakże oparty na bioferycie skład chemiczny serum sprawia, że ten, kto go używa, staje się szczególnie wrażliwy na ogień. Ale w sumie może jednak za to serum. Dobra, akceptuj. Ja mamy 21 dni. No, jak się uda, to się uda. Jak się nie uda, to się nie uda. Co ja robiłem, zanim pojawiło się to zadanie? Ja o czymś mówiłem, albo myślałem o czymś konkretnym. A, że Vito jak się obudzi. Kiedy cię Vito obudzisz? Boże, Vito już intelektualnie to jest mistrz. Ale to jest mistrz regionalny? Mistrz międzyregionalny to już jest. A jest Vito. A jest właśnie Vito. Ale zaraz tam wstanie. Pozwolimy mu jeszcze zjeść. A, kolega. A, tu kolega teraz tu śpi, dobra. Spoko, spoko. O, Vito wstał, niech sobie zje. To wtedy powimy, żeby dostroił naszego przyjaciela, jak sobie zje. Artyom trochę wkurzony, widzę. Dobra, stal przynajmniej znosimy. Chodź, jak kichać mi się zachciało. Mamy już ponad 100 stali. Gdzie ty idziesz? Masz. Idź dostroić monolit. Jak coś się złego stanie, to trudno. Tak wybuchnie i tu wszystkich zabije. Świeci się. Dostrojenie monolitu sprawia, że ponownie się rozkręca i rośnie. Po wszystkim Vito dostrzega, co kryje się po drugiej stronie. Już rozumie. Monolit jest bramą otwartą szerzej wskutek twoich działań. Vito wyczuwa w pustce nieludzką inteligencję o ogromnej złożoności i nieskończonej wściekłości. Mroczny bóg maszyny budzi się, a jego wpływ na fizyczny świat będzie rósł. Można teraz odkryć nowe istoty. Okej, teraz 1 na 12 musimy. Monolit jest kanałem odpustki, gdzie mroczne superinteligencje przetwarza niekończące się rozległe sny pełne wściekłości i nienawiści. Po otwarciu kanału jest on częściowo aktywny. Jeśli aktywujesz go jeszcze bardziej, możesz dowiedzieć się, jak zamknąć to przejście lub wykorzystać jego moc. Aktualny poziom drugi. Musimy teraz 12 istot odkryć. No dobrze, 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 dobrze. Tutaj z tego podstawowego jednej nie odkryliśmy. I w mięsostworach też nie odkryliśmy dwóch, bo to są różne rodzaje tych mięsostworów. A w zaawansowanych tylko ten spaczony obelisk, co się nam pojawił, znamy na ten moment. Oho. A nad okolicą rośnie się mgła, pachnie starością i szczypie skórę. Jej nienaturalna szarość wywołuje poczucie strachu. A to też jest znowu to, że się wskrzeszają? Mawu w naszej okolicy oszalał. Tak, dobra. Łowca ludzi jest. Panie Tegas, proszę tu podejść. Panie przyjacielu, proszę tu podejść. Panie Vito? Panie Vito, pan się nie Vito. Przydałby się Tegasa wziąłem już. Nie, to Białas miał maczugę, tak? Chodź Białas ze swoją maczugą. Dobra, Tegas ustaw się tu. Białas ustaw się tu. I na wszelki wypadek też tu chodź. I Vito też tu chodź. Chodź tu, bo się robi nieciekawie. Uciekaj. Dobra, Tegas strzela. Stań tu i strzelaj. Dobra, nic strasznego, to już jest martwe, to już jest martwe. Białas, jak już tu jesteś, przenieś Mawoła. Bo jeszcze nam się wskrzesi. Czego byśmy nie chcieli, jeśli to znowu to działa tak jak ostatnio. No zobaczymy, co tu się wydarzy. Ostatecznie. No, to więcej kolonistów ma gdzie tam usiąść sobie, więc mogą jeść przy stoliku, jak w razie czego. Jest dobrze. Gorzej, że... A, dobra, trochę mamy tego leczenia, ale to jest nic. To jest nic, trzeba będzie trochę kupić. Znaczy tu jeszcze niby jest. Ale to jest dalej nic. To jest dalej wielkie nic. Ciemności nastały. Tu jesteś na 13, jeśli chodzi o opór.
No tutaj ponad połowa do tego uprowadzenia. Jak tam wasze ucieczki? 2, 4. Okej. Okay. No chciałbym w końcu złapać trzeciego potwora, no. A nie, że my ciągle mordujemy te biedne stwory. Tu jakieś dziwactwa nam wyrastają. Dobra, skupmy się. Coś ja... Zbieramy stal. Tak, to jest dość istotne. Czyli więcej odpadków nie mamy. Potrzebny materiał. To więcej nie zrobimy. Okej. Okay. Ale tak czy siak trzeba będzie tę stal ogarnąć. Ty idziesz tłumić. No dobra. Tutaj się dało zaawansowane. Trochę drzew sobie pozbieramy. W sensie drewno tutaj przynajmniej będzie czym ładować. Myślę ewentualnie... Aha, no bo tutaj mieliśmy zrobić... Dobra, to tam poczekamy. Chociaż, a co jakbyśmy kilka złapali? No może warto już o tym myśleć. To nie jest idealne też, jeśli chodzi o pojemność, ale... Ale... W sumie po co te drzwi tutaj są? No w sumie ja powinienem to tak pociągnąć. No bo tu dalej miałby być korytarz. No ale możemy tak zrobić. Bo to są drzwi automatyczne. Stwórz kopię tutaj też dorzucimy. I tu powstanie drugie więzienie dla kogoś za 100 lat na przykład, nie? Aż 4 osoby mają niewielkie ryzyko załamania. A jest, szary całun minus 3 im daje. Wygasa za 2 godziny. Szary całun to tylko widzimy ile trwa. Ale kiedy się skończy to nie wiadomo. No i to nie jest nic dobrego. Ale nie mają minusu do okropnej sypialni na ten moment. Pęd drzewa zwiastuna. Znowu. Nowe. No dobra. No to niech tam rosną. Niech se rosną. I w żaden sposób mi to nie przeszkadza, ale się ciemno zrobiło. Mechorocznie. Chociaż tutaj ładna dyskoteczka mogłaby być. Się świeci jak... Wiadomo co, wiadomo komu, nie? Wiadomo o co chodzi. Jak nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo o co chodzi. Chociaż nie w tym... Znaczy... Mogę... Na razie to nie ma sensu. Bo jest na minusie. Powiedziałem... Stop. Nie siejemy. Bo to i tak się teraz popsuje. Nie ma to sensu. O, raczej im tam jedzenie starczy na zimę, nie? Zwierzaczkom moim. I tutaj tak samo, żeby ktoś nie myślał, że se przyjdzie, bo nie ma to sensu jeszcze. Dopiero jak tam to coś wybadamy, gdziekolwiek to tam było, to wtedy możemy pomyśleć o tym, żeby to w środku się działo. A jeszcze mieliśmy zabudować gejzer. Wtedy będzie ciepło, ale tak czy siak, kurczę, to światło, tak to żre prąd, że nad tym będziemy musieli myśleć. Może jednak to ten gejzer, bo do prądu, jako prąd po prostu zrobimy, nie? Dobra, wszyscy śpią. Ale że Vito śpi? Czemu ty śpisz teraz, Vito? No siano uschło, no bo nie wiem po co, ktokolwiek jakieś głupoty tu robił. Niech usycha. Białas niech tam pilnuje, żeby było jedzenie. Wy tu możecie robić. Nikt się o to nie obrazi. No dobra, jakieś czopki się tutaj przemierzają. Ja im pozwalam? O, patrzcie, zebrał w końcu. Wow, babciu. Korzeń leczniczy. Zgnił. O. Stop. Wejście do wykopu.
Szeroki kawałek terenu zaczął się zapadać, tworząc pogłębiającą się dziurę. W tym tempie w ciągu jednego dnia jej dno zniknie z pola widzenia. Z głębin dochodzą cienie ludzkie wrzaski. Przesuń budynki i przedmioty daleko od tego miejsca. Dobra, bo jak takie coś by się nam zrobiło tutaj, to ja bym piszczał, nie? To ja bym się zdenerwował i bym wyszedł z gry. Ale to jest ta sama... Nie, to jest co innego. To nie jest ta dziura, co ostatnio. Trzęsienie ziemi mamy. Papie, uciekaj. Nie wiem jak wy, ale ja się boję się. Może... Ła, pokażę sobie palec wsadziłem, ja to jestem inteligentny. Może teraz wyjdzie ten mięsny potwór wielki. Ty go zjesz, ty go zjesz. Nie interesuje mnie nic innego w tym momencie. Ja też nie chcę przyspieszać, żeby ładnie się popatrzeć. Chociaż zamiast za godzinę coś tu się wydarzy się. Chłapa nam sprzątnie też w okazji. Ja się boję. Nie wiem jak wy. Ale ciutko przyspieszę, bo widzę odliczanie tutaj przy mojej głowie. 05, 04, 03, 02, 01. I uwaga. Dziura. Odkryto nową istotę. Wejście do wykopu. Mireczki tutaj wyjdą. Mireczki będą atakować. Zmieniający się teren zapadł się, tworząc potężną dziurę. To wejście do wykopu pozostanie otwarte, dopóki go nie zawalisz. Zbadaj je, aby znaleźć sposób na zawalenie jej od dołu, a przy okazji zebrać... Chyba aby przy okazji zebrać przydatne przedmioty w podziemiach. A tu coś będzie? Wejść do wykopu. O! A, no te małe stwórki wyszły. Narodziny. Horda mięsostworów pojawia się w wejściu do wykopu. Przygotuj się. O kurde, jakiś inny. Hardokolec, kurde. Hardokolec, dupolec. No dobra. Coś o tobie wiem. Ogłuszenie. A, on jest ogłuszony też, wiem, że on ogłusza. Nic się nie dowiemy. Trójkolec, hardokolec, pier... No da, jeszcze jest nieodkryty, jeszcze jest szansa na pana pier. Tego... Ja nie wiem, czy by się... Dobra, poczekajmy, czy ten się rzuca mały. Nie, mały już leci. O więcej hardokolców. Tej dobra, się boję jednak. Wskrzeszamy? Tylko mówię, no... Ja bym musiał ich wynieść, to jest ten moment, no bo co im po tym, że ja ich wskrzeszę, ja raczej bym ich samych z siebie nie wypchnął i pewnie i tak się agrują dopiero jak zobaczą w jakimś promieniu wroga, więc no teraz już trochę dupa. Ja muszę pomyśleć, co ja mam zrobić z tymi zwłokami, żeby je jednocześnie wyrzucić, a żeby one nie zgniły całkowicie, tak, bo to raczej musi być w takiej formie, a żeby też łatwo było im kogoś zaatakować, bo nie są schowani gdzieś tam w schowku za trzema drzwiami. Chodźcie przyjaciele, będzie beka. Znaczy tak, tu się ha... Nie ma co. Nikt nie żre, wszyscy idą tu. Wyleciał palcokolec. A dobra, palcokolec był. To nie znamy czwartego kolegi. Może ten czwarty, ten taki boso, dużo cosiek, z niego odłamki nie mają wypadać. Cholera wie. Ale błagam, jednego chociaż złapmy, co? No mam dwóch chłopów, którzy mają ogłuszać i wtedy może tam, nie wiem. Znaczy tak, ty stań tu trochę z boku bardziej. Vito, podbij tu. Białas, ty idź z przodu, bo ty masz pałę wielką. Brakuje mi kogoś. A tu te chłopy spierdzielają. Hej, wydaje mi się, że kogoś nie ma. Wszyscy są. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dobra, nie wiem, ja już tutaj sobie wyobrażam. Tylko tak. Boże święty, białas, bo ty masz... No, tam nie masz żadnej obrony. Bo jak my tam, bo my nie zrobiliśmy, nie?
zbroi płytowej nie zrobiłem. No to biała z hełmem do przodu. Wypadałoby chociaż jednego złapać, no. Macie zamiar strzelać? A, zapomniałem, że to się rozwala na mniejsze, o mój Boże. O, tam jest przynajmniej ogłuszony. Ej, tu łap. Lera, dobra. Jest problem. To jest... Czekajcie. Tu jest palcokolec. I to wszystko, tak, ale jest na nieciekawie. Szczerze było się tu ustawić za tym. Może ty się wycofaj. Dobra, biała z tam kogoś złapał. To, że już dostał. Te są takie duże strasznie, tych to się trochę trzeba cykać moim zdaniem. Kurde, ostrzelstwo poziom drugi, ale nie trafił. Dobra, weź go tam, bij. Co tu wiemy? Jakieś złamania, aktualnie brak zagrożenia. Ten już ma problemy, ale brak zagrożenia. A ten tam może jeszcze... Nie, już nie może... O, dobra, jest! Udało się, tego powaliliśmy, jest nadzieja. Ty, biała, ty pomagasz? Dobra. Łap tego. Dobra, mamy dwóch. Mamy trzech! To się zje, nie wiem. No jednego się tu złapie, nie? Ale raczej hardo kolca. Tej białas. Dobra, inaczej. Tu jest brak zagrożenia. Brak zagrożenia. Ten to w ogóle nic mu się nie stało. Powiem ci tak. Uwięź hardo kolca. Dobra, złapałeś go. Kurde, no było tego zrobić więcej. A co to potrzebowało do budowy? No tu się nie opyla więcej tego wrzucać moim skromnym zdanikiem. Ty. Znaczy, inaczej miałem budować ogólnie niż tak jak tu buduję, ale trudno. Co tam do tego? O Boże, stal. Ale kupsko. Czekajcie, czy ja tutaj... Nie, no to musi być stal. Nie jestem w stanie tu zmienić. Dlatego... Kurde, co tu zrobić z wami? Powiem tak. Palcokolca pobijmy na śmierć. Dobra. I został ten przyjaciel. No niby mamy stal, więc tak. Tegas. To jeszcze jest niezabudowane. Ja nie wiem, czy oni nam pozwolą. Nie pamiętam, czy czasem nie jest tak, że oje, to jeszcze nie jest zabudowane, nie możesz. Mogę go... A mogę się z nim zaprzyjaźnić na przykład. Dobra, weź go, złap. Poniesiesz go tam. Zamkniesz go tutaj, wiesz? Dobra. Najwyżej mu tam wbije co nieco, gdzie nie, gdzie i umrze i będzie śmiesznie. Zresztą może Tegas zdąży. To się trochę buduje. Dobry, przyprowadziłem kolegę. Zobaczymy, jak tam u niej ten, jak chce się wyrywać. Jej, mamy kolegę. O, ten na razie nie ucieknie, no bo on tam jest jeszcze śpiu-bździu, prawda? Study. Dobra, mamy tutaj białas. A...
Siło więzienia 0 wymaga hardokolec 50. Nie? Czy rozumiem, że siła więzienia jest za mała? Jak? Ale dziwnie to jest opisane, bym powiedział. W każdym razie, tutaj coś się pozmieniało. 4, 2, nigdy. Dobra. A, no i tylko jeszcze trzeba tego kolegę uleczyć. Bo on nam umiera, nie? A Vito poszedł spać. Nie ma spania, Vito. Weź go ulecz. Miała, zdajesz radę? No, no to tylko trzeba uważać na tę dziurę. A i teraz możemy. Znaczy, to będzie całą wyprawę trzeba zorganizować do dziury. Nie będę mówił, jakie żarty mi się tu nasuwają. Co to za wyprawa? Ale okej. Okay. Co, ucieknie od razu? Przetrzymywanie hardokolec wymaga 50, ale tu czegoś takiego nie ma. Bo tu chodzi o siłę uwięzienia 0, bo tu nie ma ściany w ogóle, nie? No, ściany, no to trzeba zabudować. A, przyjaciel, dobra, już możesz sobie chodzić po świecie. A ten hardokolec też ma problemy z... Nie, ten ma aktualnie brak zagrożenia, okej. Okay. A ten też już aktualnie brak zagrożenia, dobrze. Tylko wszyscy są wkurzeni przez ten całun. Minus 6, bo wystawiliśmy ich na działanie szarego całunu. Oni powinni siedzieć w chałupie. W ogóle tam nie wyłazić. Dobra, tu nic nie zostawiliśmy. No te mięsostwory się rozwalają, więc raczej się nie wskrzeszą, prawda? Bo ciał nie pozostawiają po sobie. Ty. Śmieszny ten hardokolec. Takie robale mi się to przypomina, nie? No, ale cieszę się, bo teraz trochę będziemy szybciej badali. To mnie zawsze cieszy. Zwiększmy trochę prędkość. A, roślina zgniła się, powiem, że coś złego się stało. A tu jest dżygane, białasek, co się stało? Co tu dżygał? To stare jest. A Tegas... Ej, a Tegasa ktoś nakarmi? Ty możesz? Nie, ty jesteś od sprzątania. Też nie. Gdzie ty byłeś? Aby ty tam byłeś. Sama. A ty co? Czy nie podoba? Wszystko się nie podoba. Jak ty głodny jesteś, to sobie zjedz coś. Nie ma co denerwować, przyjacielu. Dobra, ale byśmy musieli to skończyć wszystko, co tu się znajduje. Sobie odpoczywasz, Tegas. Dobra, nie będę cię tutaj wkurzał. Wypadałoby też was podleczyć trochę. Więc oni sobie prześpią się. Dziura jest dziurą. O, Vito się wyleczył. No tylko ten kolega nie jest wkurzony. Jeszcze. No to Tegas. Pytanie dnia. Pójdziesz sobie i tego nie... Oczywiście, że tak. A, bo ty nie masz transportować. No to. No Tegas. Dobra, rekreacja ci rośnie. Ty. Niby nigdy nie ucieknie. Niewystarczające, a. Wkrótce uciekną. 9 dni. Ej, to nie jest takie wkrótce. Chyba, że to jest tylko szacunkowe. No ale Tegas będzie teraz wycinał brzozę. Weź tu pobuduj ściany. Nie wiem, tak poklikam, żeby to pobudował gdziekolwiek. Ten nie ucieknie. A mniej niż 2 lata, ale jednak. Więc nie ma tragedii. Za dużo tej podstawowej teraz wiedzy będziemy zdobywać. Taka muzyczka tu się zrobiła, nie?
Vito, co ty tam... A ty go leczysz teraz? Żeby on tutaj nie zrobił jakichś dziwnych ruchów. Ale on go leczy. Okej. A to rośnie. Teraz go badasz. Na całe 0,20. Pegas poszedł spać. Ten jest wkurzony. No ten całun mógłby się już stąd zabrać, bo jest strasznie ciemno i straszno. Tutaj nawet trochę lepiej idzie. No dobra, mamy 10 dni, żeby to ukończyć, to raczej się uda. No nie uwierzę, żeby to był jakiś straszny problem. Artyom tamtemu odporność jeszcze zbiera. Teraz może tutaj nakarmić kolegę. No, będziesz odpoczywać, no niech ci będzie. Ogólnie mamy 50 minut. Tak jak mówiłem, jutro nie będzie wyjątkowo filmu, bo już chcę się skupić w tym momencie na zmontowaniu filmu na główny kanał. Z czegoś innego niż Rimworld. Więc pojutrze będzie kolejny materiał i no fajnie się dzieje moim zdaniem. Ale przygoda z dziurą, to będzie dopiero przygoda. A tam to trzeba będzie się przyszykować solidnie. Hełmy, zbroje, strzelby, jakieś pakunki, jedzenie, leczenie i w ogóle. Ale wyruszymy tam kiedyś na pewno. W każdym razie, jeśli ten materiał wam się spodobał, nie zapomnijcie go ocenić oraz skomentować. Ode mnie to tyle. Trzymajcie się!